Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vloga. Dzisiaj jesteśmy gościnnie u Sebastiana i Sebastian zbiera kukurydzę. Chłopaki od wczoraj walczyli o 23:00, no i dzisiaj od samego rana wożą. Ja już tutaj jestem po swoich obowiązkach, także wpadłem do Sebastiana, żeby coś nagrać. Ale w tym roku chyba jeszcze więcej będzie kukurydzy jak w tamtym. Zaraz tutaj wskakuję do Sebastiana i się pytamy, jak to będzie wyglądało w tym roku. Kosimy tutaj, a raczej jeździmy z Sebastianem i akurat jego tym drugim Fendem 936. Ile, powiedz Sebastian, w tym roku u was jest kukurydzy i ile w kiszonkę będzie szło? Mamy 76 bodajże, a w kiszonkę no to będziemy cały silos trzeba nakosić. Pewnie 60, może z hakiem. Pytam, dopóki pozdrujemy. Tutaj pan Paweł kosi, sieczkarnia, gierbieniak. Przejeżdżamy na drugą stronę. Ale w tym roku na jednych działkach chyba jest tak, że na jednych jest taka kukurydza, powiedzmy, obiecująca, a na drugich jest tak jak na rok, taki chyba przystało, co? No susza zrobiła swoje, wiadomo, gdzie jest wilgoć, tam jest kukurydza. Ale mimo wszystko u was jest naprawdę ładna kukurydza, porównując to, co się widzi, że było na jakichś tam sąsiednich działkach, to u was nie ma co narzekać, jeżeli chyba chodzi o tę kukurydzę. No, szału nie ma, ale no, nie ma też co narzekać, tak mówisz. Nie ma co płakać. Ciekawy, jaki będzie plon ziarka, bo też jestem ciekawy, bo tak naprawdę chyba będziecie kosić na razie to, co jest gorsze w kiszonkę, nie? Tak, tak. Dobrze, sypiemy tutaj. Paweł u nas dba. Cało ruro idzie. No, ale sami zobaczcie, no nie widać, żeby to wyglądało źle. Kukurydza jest na wysokość lusterka w fędzie, to nie jest źle. Może wyskoczymy na dwór. Nagramy tutaj. Trzeba sobie jakoś radzić.
i pan Czapski, proszę. To jest akurat ich drugi 936. Czarny dzisiaj ugniata. A pan Sebastian zaraz będzie sypał. Proszę. Dzisiaj nie ma malinowego. Za malinowego Mateuszek czarnym będzie ugniatał dzisiaj cały czas. A Sebastian będzie teraz sypał. Tutaj z chłopakami rozmawiałem, jak na ten rok, to mówię, że i ta kukurydza nie jest zła. Wiadomo, zawsze mogło być lepiej, no ale wiadomo, jaki w tym roku był problem z wodą i zresztą nadal jest. A towar super. Ale u Sebastiana jest pole dopilnowane, czy to kukurydza, czy to zboże, także ja nie jestem zdziwiony, że jest dobrze. I sypiemy, zaraz siadamy do Sebastiana i znowu może się przejedziemy, jak będzie kosił. Jest i Mateuszek! Mateuszek to też jest tutaj wariat. Ach, czarny robi robotę. Mateuszka, nowa przyczepa. Nie pamiętam, czy w tamtym roku traktor już był, chyba już był. I przyczepa świeżutka. Tydzień czasu. Ale Putinger to już klasa sama w sobie. I jak widać, silos się powoli zapełnia. U Sebastiana jest skoszone 32 hektary. To jeszcze trochę chłopakom do koszenia zostało. I mamy znowu pana prezesa. Zesypie. I chyba tym akcentem tutaj będziemy kończyć, bo ja też muszę lecieć do domu, bo będziemy mieli inseminację. Pan Zbyszek już rozgarnia. To już kolejny w kolejce. Jeszcze zaczekamy.
taki sprzęt, jak aż się chce patrzeć na to robotę. Także trzymajcie się i do następnego vloga.